byłam wychowawczynią klasy wielokulturowej. Dzieci pochodziły z Iraku, z Ukrainy, z Mongolii, z Wietnamu, oprócz tego Polacy. Była to klasa bardzo zróżnicowana nie tylko pod względem kulturowym, ale również intelektualnym i fizycznym, bo też były dzieci z problemami fizycznymi i intelektualnymi. Przejmując tą klasę, byłam przerażona. Byłam przerażona, jak ja sobie z tym radę dam. Nawet inni nauczyciele podchodzili do mnie i mówili: trzymaj się, Agnieszka, w razie czego służymy pomocą. By skutecznie mówić o problemie radykalizacji, należy dostrzec i poczuć różnicę, jaka jest pomiędzy aktywizmem społecznym a radykalizacją, a już tym bardziej ekstremizmem czy działaniami, które mają charakter wręcz terrorystyczny. Jeżeli mówimy o aktywizmie społecznym, który jest normalną, wręcz podstawową wartością w systemie demokratycznym, trzeba powiedzieć, że jest to swego rodzaju, są to swego rodzaju działania, które mają na celu wywołanie zmiany społecznej. Ta zmiana społeczna może być oparta na opinii, może być oparta na przekonaniu, czy nawet ideologii. Natomiast jest to fundament demokracji. W projekcie dotyczącym radykalizacji, a właściwie zapobiegania radykalizacji, jesteśmy lokalnym koordynatorem merytorycznym. Z nami są jeszcze trzy inne instytucje. Jest to Miasto Stołeczne Warszawa, które jest liderem lokalnym, i dwie warszawskie szkoły podstawowe. Gdy mówimy o problemie radykalizacji w Polsce, bardzo często spotykamy się z brakiem zrozumienia tego, ponieważ ten problem nie jest w Polsce dostatecznie rozpoznany. Zupełnie inaczej jest w Europie, szczególnie Europie Zachodniej, gdzie różnego rodzaju ekstremizmy, a także akty terroru, doprowadziły do tego, że problem radykalizacji jest już naukowo poznany, jest rozpracowany na wielu różnych polach, także polu edukacyjnym. To ważne, by w Polsce mówić o problemie radykalizacji, to ważne, by mówić o wielu elementach i całym procesie, który się na to zjawisko składa. Analizując, dlaczego osoba się radykalizuje, musimy spojrzeć na ten proces z trzech poziomów. Pierwszy poziom to jest poziom mikro, czyli poziom indywidualny, w którym analizujemy podatność danej osoby, dlaczego ta osoba się radykalizuje, indywidualne podłoże tej radykalizacji. W przypadku uczniów możemy mówić o procesach, o problemach, które są w domu, o problemach związanych z marginalizacją, z wykluczeniem społecznym. Drugi poziom, który wyróżnił Schmidt, jest to poziom radykalnego środowiska, czyli na przykład szkoły, grupy rówieśniczej, czy osiedla, podwórka. Tutaj istotne znaczenie ma funkcjonowanie w danej grupie charyzmatycznego lidera lub fałszywego autorytetu, z którym dana osoba zaczyna się identyfikować. Trzeci poziom to jest poziom makro, czyli w tym poziomie analizujemy politykę zagraniczną państwa, stosunki międzynarodowe, szerszy kontekst. Co jest bardzo ciekawe, nauczyciele mogą zaangażować się na każdym z trzech etapów. Po pierwsze, nauczyciele muszą mieć wiedzę, jak zidentyfikować pewne indywidualne podatności ucznia. Z drugiej strony muszą oni znać jego otoczenie, typu rodzinę, szkołę. Z trzeciej strony, czyli z poziomu makro, powinni oni
umieć zinterpretować procesy społeczne, jakie zachodzą na świecie i przedstawić je uczniowi w taki sposób, żeby był on uodporniony na radykalny przekaz, który płynie na przykład z internetu, czy coraz częściej nawet z gier komputerowych. Na każdym stadium radykalizacji możemy interweniować poprzez działania o charakterze edukacyjnym lub też działania sprzeciwiające się radykalizacji. Mówimy tutaj wtedy o wczesnej prewencji radykalizacji oraz o twardej deradykalizacji, czyli właśnie przeciwdziałaniu temu zjawisku. My projekt rozpoczęliśmy w roku 2018. Przygotowując się do złożenia projektu Erasmus+, oczywiście sprawdzaliśmy wytyczne programu, bo one się zmieniają co jakiś czas, więc sprawdzaliśmy, jakie tematy są ważne i też dostrzegaliśmy, że pewne procesy nasilają się, że nasila się w Europie proces takiego dzielenia społeczeństwa. I to okazało się, że nie tylko w Polsce, ale polaryzacja okazała się zjawiskiem, które jest znane również naszym partnerom, z którymi od lat współdziałamy. Przystępując do tworzenia tego projektu z partnerami z Walii, z Cardiff Council i z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z Ferrol w Hiszpanii, właśnie wzięliśmy, tak mówiąc w cudzysłowie, na tapetę ten temat radykalizacji i uznaliśmy, że to jest coś, czym chcemy się zająć. Oczywiście każdy z tych trzech krajów ma inne doświadczenia z radykalizacją i z aktami terroryzmu, ekstremizmem. Natomiast no, nam ten temat wydał się też bardzo ważny, zwłaszcza w kontekście narastającej polaryzacji, narastającego napięcia, ale też takim wyczuciem tego, że pewne działania powinny być realizowane w szkołach już od najmłodszych lat. Moja szkoła jest szkołą bardzo zróżnicowaną, środowiskowo, kulturowo, religijnie również. Uczy się w niej bardzo wielu, 730 uczniów z 8 różnych krajów i mamy około 50 obcokrajowców. Mamy dzieci z co najmniej 5 religii również. Szkoła, w której pracuję, jest taką typową polską szkołą podstawową w dużym mieście. Nie jest szkołą dużą, mamy około 430 dzieci. Głównie są to dzieci, powiedziałabym, 95-97%. To są dzieci z polskich rodzin, często katolickich, ale już od kilku lat mamy coraz więcej dzieci cudzoziemców. Są to dzieci obecnie głównie z Ukrainy, ale mieliśmy też uczniów z Wietnamu, z Kazachstanu, z Azerbejdżanu, z Turcji. Także szkoła się zmienia. Ta sytuacja ma już kilka lat. To nie jest już nowy temat i na początku były inne problemy, dzisiaj są inne, ale myślę, że ten program, w który weszliśmy, również bardzo się dobrze wpisał jakby w tę potrzebę, w potrzebę po prostu przyjrzenia się temu, na ile rzeczywiście nasze działania odpowiadają na potrzeby nasze, naszych uczniów, a także uczniów, którzy do nas przyjeżdżają choćby z zagranicy. Nie byliśmy do tego przygotowani. Gdy mówimy o problemie radykalizacji w Polsce, bardzo często spotykamy się z brakiem zrozumienia tego, ponieważ ten problem nie jest w Polsce dostatecznie rozpoznany. Zupełnie inaczej jest w Europie, szczególnie Europie Zachodniej, gdzie różnego rodzaju ekstremizmy, a także akty terroru, doprowadziły do tego, że problem radykalizacji jest już naukowo poznany, jest rozpracowany na wielu różnych polach, także polu edukacyjnym. To ważne, by w Polsce mówić o problemie radykalizacji, to ważne, by mówić o wielu elementach i całym procesie, który się na to zjawisko składa. W Europie Zachodniej badania nad radykalizacją pojawiły się w efekcie działalności tzw. rodzimych terrorystów. Przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii. W
Polsce nie mieliśmy do tej pory tak spektakularnych zamachów terrorystycznych, które spowodowałyby szerokie spojrzenie na zjawisko terroryzmu, w tym przede wszystkim na radykalizację, która jest jedna z celów polityki antyterrorystycznej. Dlatego powinniśmy coraz głośniej i coraz pewniej mówić o radykalizacji, która jest przecież istotnym elementem łańcucha powiązań, który powoduje zjawisko terroryzmu. Gdy mówimy o procesie radykalizacji, możemy sobie go wyobrazić jako linię. To w pełni oddaje skomplikowanie tego problemu, to jak jest on złożony. Na początku tego procesu wcale nie mamy aktywizmu społecznego. Aktywizm społeczny nie jest początkiem procesu radykalizacji. Jest ważnym elementem składowym demokracji. Na początku możemy mówić o wykluczeniu społecznym, możemy mówić o takich kwestiach jak wspieranie fake newsów, czy odbieranie fake newsów, czy też wpływ teorii spiskowych na nasze codzienne życie. Dopiero później mówimy o takich kwestiach jak mowa nienawiści, jak na przykład przestępstwa motywowane nienawiścią. Gdzieś trochę wcześniej pewnie znaleźlibyśmy werbowanie do grup skrajnych albo na przykład działania o charakterze także werbunkowym prowadzone w zakładach karnych przez ludzi już zradykalizowanych. Na końcu tego procesu mamy zjawisko terroryzmu. Gdy wybierzemy jeden z tych elementów i skutecznie będziemy próbowali się jemu przeciwstawić, niestety nie mamy wpływu na cały proces. Dlatego skuteczne przeciwdziałanie i prewencja radykalizacji musi się opierać na działaniach wielowątkowych, których edukacja jest bardzo ważnym elementem. Warto pamiętać, że w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych przeciwdziałanie radykalizacji jest uporządkowanym systemem, w którym osoby takie jak nauczyciele odgrywają istotną rolę. Wręcz niektórzy mają nawet nałożony obowiązek zawodowy, którym jest przeciwdziałanie radykalizacji, co wynika z prawa, na przykład w Wielkiej Brytanii. Więc to nie jest tak, że my tylko w Polsce dostrzegamy, że nauczyciele stanowią istotne ogniwo w całym procesie przeciwdziałania radykalizacji. To jest standard, który jest w całym zachodnim świecie. To nie są oczywiście tylko nauczyciele. Obowiązek zawodowy przeciwdziałania radykalizacji, na przykład w Wielkiej Brytanii, nałożony jest również wyżej, na akademików, na uniwersytety, w tym również na zakłady karne. Również strażnicy czy osoby odpowiedzialne za resocjalizację skazanych mają obowiązek identyfikować osoby podatne na radykalizację i zrozumieć, dlaczego więzienie, dana jednostka stanowi podatne miejsce, w którym rozprzestrzenia się pewna ekstremistyczna ideologia. Ten projekt uświadomił mi, że my jako nauczyciele jesteśmy bardzo ważnym ogniwem w tym całym procesie. A więc w przeciwdziałaniu radykalizacji. Jest to nowy termin w Polsce i niezgłębiony problem, nawet przez nauczycieli, którzy się spotykają na co dzień z różnymi problemami w szkole. Mieliśmy świadomość tego, że postawimy przed nauczycielami bardzo trudne zadanie i wiedzieliśmy, że musimy ich do tego przygotować, dlatego że bardzo wiele zagadnień, nad którymi mieli pracować, to były po pierwsze zagadnienia dla nich nowe, a po drugie, na przykład dla nauczycieli tak zwanych przedmiotowców, to nawet jeżeli miał to być temat emocji i radzenia sobie z emocjami czy z sytuacjami konfliktowymi, to tak naprawdę dla nich to też są często tematy nowe w takim sensie wypracowywania materiałów, znajomości danego obszaru. Stąd najpierw intensywne szkolenia, a potem żmudna praca nad scenariuszami. Tych scenariuszy, tych wersji scenariuszy było bardzo wiele. My też wiedzieliśmy, że chcemy, żeby te nauczycielki uczyły się w trakcie pisania. Nie oczekiwaliśmy tego, że w ciągu tygodnia powstanie zestaw genialnych scenariuszy. Wiedzieliśmy, że to jest proces, że one muszą się same nauczyć, że one muszą się oswoić z tymi tematami, z tymi wyzwaniami, jakie przed nimi stawiamy.
Program polegał na tym, że grupa nauczycieli, czterech i ja, nauczycieli z naszej szkoły, wzięło udział w szkoleniach. W szkoleniach, które polegały na tym, że spotkaliśmy się również w gronie z grupą nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Polsce, ale także z nauczycielami z zagranicy, z Walii i z Hiszpanii. I mieliśmy okazję brać udział w szkoleniach, ale także spotkaniach z ekspertami. Poznaliśmy także te szkoły właśnie partnerskie. Byliśmy na wyjazdach również zagranicznych. Mieliśmy okazję dowiedzieć się o doświadczeniach poprzedniego projektu, który już przeprowadzili Walijczycy u siebie. Opowiadali nam także o efektach. Pokazali także, jak skonstruowali swój program, co nas bardzo, myślę, zainspirowało również do tego, jak poprowadzić ten program u nas. Byliśmy odpowiedzialni za to, żeby przygotować scenariusze zajęć. Scenariusze zajęć dotyczące emocji, dotyczące stereotypów, dotyczące radzenia sobie z konfliktami, ale także na przykład scenariusze zajęć dotyczące fake newsów. Głównymi działaniami, które miały wykonać nauczycielki zaangażowane w ten projekt, to przygotowanie scenariuszy 6 lekcji, a następnie przeprowadzenie lekcji, warsztatów z uczniami w oparciu o przygotowane scenariusze. Tematyka tych scenariuszy została nam na początku projektu przekazana. Odbyłyśmy 3-dniowe szkolenie, które było niezbędne, ponieważ żadna z nas nie byłaby w stanie przygotować dobrego scenariusza, żeby później przeprowadzić lekcje z uczniami. 6 scenariuszy, 2 szkoły, więc zostało to podzielone. Nasza szkoła przygotowała 3. Ja osobiście byłam odpowiedzialna za przygotowanie scenariusza, który nazywał się Budowanie odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez dzielenie wspólnych wartości. Nie zaczęłyśmy od słowa radykalizacja, gdyż jest to termin, który, jak się później okazało, podczas projektu, podczas szkolenia dzieci, to one tak do końca w ogóle nie wiedziały, co to jest. A jeszcze jak doszło słowo ekstremizm, to już im się to wszystko mieszało. Więc zaczęłyśmy od emocji, poprzez relacje, tak jak już wcześniej wspomniałam, uprzedzenia, skąd się biorą grupy. Myślę, że dla wielu uczniów tematy, które poruszaliśmy, były zupełnie nowe. Były tam pojęcia, których nie znali, były tam także to, co bardzo, bardzo pięknie wyszło w naszej szkole, tak jak myślę, to jest to, że w którymś tam momencie się okazało, że nagle wielkim odkryciem okazało się, że to, że nie ma właśnie złych emocji. Otóż uczniowie czasami nie wiedzą o tym, że nie należy ich okazywać. Kryją się z tymi emocjami, kryją je w sobie i to jest często źródłem po prostu ich frustracji, ich zamykania się w sobie, ich problemów psychicznych często. W związku z tym, kiedy zaczyna się oficjalnie, głośno opowiadać o tym, jak je rozpoznawać, z czym się wiążą, jak sobie z nimi radzić i żeby o nich mówić przede wszystkim, to w pewnym sensie bardzo ich otworzyło. Zanim nauczycielki zaczęły pracować nad tym materiałem dydaktycznym, my przeprowadziliśmy w obydwu szkołach takie badanie wśród nauczycieli, wśród uczniów, czyli tak zwany audyt, to może nie jest dobre słowo, ale tak roboczo nazywaliśmy. Taką ocenę, jakby audyt polegał na zbadaniu tego, z czym ta szkoła się mierzy i co dzieci i nauczyciele myślą o radykalizacji, jak dużo mają wiedzę i doświadczenie właśnie w tym obszarze.
Wyróżniamy cztery podstawowe formy radykalizacji. Przede wszystkim jest to radykalizacja o charakterze religijnym, czyli ściślej mówiąc chodzi o polityczną interpretację religii. To bardzo ważne, by mówić o politycznej interpretacji religii, bo to nie religia zabija, a interpretacja, która zostaje tej religii nadana. W tym przypadku najbardziej znane przykłady to oczywiście fundamentalizm islamski i akty terroru, które znamy z zachodniej Europy. Drugą formą radykalizacji, o której warto powiedzieć, to radykalizacja skrajnie prawicowa. Ruchy neonazistowskie, neofaszystowskie, rasistowskie czy też nacjonalistyczne. To z tą formą radykalizacji mamy najczęściej do czynienia w naszej części Europy. Różnego rodzaju przestępstwa motywowane nienawiścią, czy nienawiść w sieci motywowana poglądami skrajnie prawicowymi, to z czym mierzymy się także w Polsce. Kolejną formą radykalizacji to radykalizacja skrajnie lewicowa. Ruchy o charakterze komunistycznym czy też anarchistycznym. Ruchy, które odwołują się także do takich kwestii jak maoizm czy marksizm. W tym przypadku mówimy o takich krajach jak Niemcy, Francja, może także Hiszpania. Bardzo często mamy tutaj do czynienia także z zachowaniami o charakterze przemocowym i tak też powinniśmy patrzeć na proces radykalizacji, gdzie ten wektor przemocy jest skierowany i tak oceniać ruchy ekstremistyczne. Inną, najbardziej skomplikowaną i złożoną formą radykalizacji jest radykalizacja o charakterze indywidualnym. To radykalizacja wokół indywidualnego problemu, nie indywidualnej osoby, ale indywidualnego problemu. Tutaj świetnym przykładem może być fala protestów wobec technologii 5G, która łączy różnego rodzaju poglądy, teorie spiskowe, fake newsy, poglądy skrajnie prawicowe, lewicowe, także elementy fundamentalizmu religijnego, ale koncentruje się na jednym pojedynczym problemie. W Instytucie Bezpieczeństwa Społecznego kładziemy silny nacisk na edukację. Uważamy, że edukacja jest najważniejszym elementem, który pozwoli nam przeciwdziałać radykalizacji w Polsce. Dlatego staramy się dotrzeć do grup, ale też do każdej osoby indywidualnie, prowadząc szkolenia, ale również przygotowując materiały, które są dostępne dla każdej osoby, która poszukuje takich informacji w sieci. Na proces radykalizacji musimy reagować. Ta reakcja może być bardzo różna, ale podstawowym polem, na którym możemy działać, jest szkoła. To nauczycielki i nauczyciele widzą ten pierwszy stopień radykalizacji u swoich podopiecznych, u swoich uczniów. To nauczyciele mogą podjąć różnego rodzaju działania. Żeby skutecznie podjąć te działania, nauczyciele muszą być wyposażeni w wiedzę. To edukacja o radykalizacji, trening tego, jak rozpoznać radykalizację, jak ona wygląda, w czym się przejawia, w jaki sposób możemy działać, jest podstawą przygotowania nowoczesnego nauczyciela do pracy z klasą. Więc żeby skutecznie przeciwdziałać, trzeba mieć wiedzę. Trzeba być przygotowanym wiedzowo do tego, by reagować na proces radykalizacji. Każdy z nas rozpoznaje swastykę, ale symbol krzyża celtyckiego już niekoniecznie. Gdy tego typu symbolika pojawia się u uczniów, powinniśmy reagować. So we are now going to use deepening thinking to try and order these extremists into the most positive, so like on a continuum line at one side, all the way down, okay, to the most negative. And I want you to be able to justify your choices. So make sure you know why you have put whoever you've put as the most positive, why did you put them there? Why are they the most positive? What have they done? Okay, down to the most negative, why are they negative and what have they done? Okay, so 5 minutes, your group need to agree on the final order. You all need to be in agreement. There may be some discussion getting in, that is absolutely fine. Ja wybrałam do tego projektu celowo różne osoby, przy czym dwie to pedagogzki, a dwie anglistki.
I kierowałam się tutaj takimi praktycznymi względami. Pomyślałam, że pedagodzy bardziej będą mieli spojrzenie na samą tematykę od strony pedagogicznej, natomiast nauczyciele przedmiotu języka angielskiego wspomogą nas także chociażby w tych kontaktach międzynarodowych. I to, co było dla mnie odkryciem, to właśnie też to, że bardzo dobrze, że pracowali w tym projekcie także nauczyciele, którzy na co dzień nie zajmują się tymi tematami. Krótko mówiąc, dla nich to było nowe, dla nich to była tematyka, której na lekcji nie poruszali dotychczas, z którą także mieli okazję poznać się od strony eksperckiej lepiej niż znali to z życia codziennego. Myślę, że zbudowało też im inne relacje z uczniami, czyli wyszli z roli wyłącznie nauczycieli przedmiotu na rzecz takiego bycia pedagogiem. Tematyka częściowo nam znana, ponieważ zagadnienia takie jak poznanie samego siebie, wyrażanie emocji, zachowanie w grupie rówieśniczej, dlaczego dochodzi do konfliktów, czy można im przeciwdziałać, jak rozwiązywać konflikty, jak bezpiecznie korzystać ze środków masowego przekazu, jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii. To jest tematyka, która już znajduje się w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły i na pewno jest to w programie, takim programie każdej szkoły podstawowej. Ale temat radykalizacji, ekstremizmu, no był temat, który wydawał mi się bardzo trudny. Jestem tylko nauczycielem przedmiotowcem, jestem również wychowawczynią, ale tutaj absolutnie nie czuję się specjalistką. I gdyby nie to trzydniowe szkolenie, myślę, że nie dałabym rady. I nadal wydaje mi się, że to, co się dowiedziałyśmy, to jest jeszcze za mało. Jeszcze za mało, tu potrzeba nam jest większa wiedza. Tematy, które opracowałyśmy, myślę, że mogą być dołączone do naszego programu właśnie wychowawczo-profilaktycznego i do pewnych poziomów klas włączone na stałe. To są trudne tematy. Nie z każdą klasą możemy o nich rozmawiać już od czwartej klasy. Musimy poczekać nieco. Najwcześniej szósta, siódma klasa to jest, myślę, że ten wiek, w którym najlepiej byłoby rozmawiać z uczniami, dlatego że przyjęłyśmy taką strategię, że ten program nie jest wykładem, nie jest lekcją, jest to warsztat. Jest to stricte prowadzone metodami warsztatowymi. Polega to na tym, że uczniowie pracują w grupach, uczniowie uczą się od siebie, uczniowie wypracowują pewne odpowiedzi na zadane przez nas pytania, zastanawiają się, jak rozwiązać dany problem. W związku z tym wymaga to też pewnej dojrzałości od nich, ale także same pojęcia, które padają w projekcie, są tak zwanymi trudnymi dla nich słowami, czyli niekoniecznie łatwymi do zapamiętania, ale to nie jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze, żeby definicje poznali, nie jest najważniejsze, żeby potrafili je powtórzyć. To chyba, co jest najważniejsze, to żeby wynieśli z niego właśnie taką świadomość, że najważniejszy jest drugi człowiek. Najważniejszy jest właśnie wzajemny szacunek, a nie uleganie pewnego rodzaju strachowi i stereotypom. These are like that. Yeah. Yeah. He mainly just confused. Yeah, but you always think that Adolf Hitler had a more negative impact on society. Everyone knows who Adolf Hitler is. Everyone knows who ISIS is. Not everyone. She got shot for standing up for what she believed in at like 11 years old. Suffragists fought for all women's rights. So yeah, women in general, or for all races, and then all races, all kinds, without exclusion. So and it had a big impact on modern day society now, and it's still fighting for women's rights to make women happy equal to men. No, tutaj musimy powiedzieć, poza takimi wyzwaniami, których się spodziewaliśmy, no niestety jeszcze jedno wyzwanie zupełnie nieoczekiwane nas spotkało. Otóż pandemia naprawdę pokrzyżowała nasze szyki dosyć poważnie, dlatego że część lekcji była zrealizowana stacjonarnie, natomiast z częścią lekcji nauczyciele po prostu musieli
poradzić sobie w tym systemie online. I wiedzieliśmy, że to jest trudne, że jest to wyzwanie, że pewne tematy naprawdę łatwiej jest realizować w klasie z grupą, a jednak ta edukacja online no nie jest, można powiedzieć, do końca tym samym. Niemniej jednak decyzję podjęliśmy, że chcemy skończyć ten proces i no, w pewnym momencie okazało się, że już nie możemy czekać, tak? Dlatego że edukacja zdalna skończyła się pod koniec maja 2021 i po prostu inaczej nie zakończylibyśmy tego procesu. Chcę powiedzieć, że pomimo takich wyzwań, jednak audyt ten na koniec projektu pokazał, że efekty są, że oczywiście nauczyciele w dalszym ciągu mają poczucie tego, że potrzebują więcej dowiedzieć się, że nie mają wiedzy fachowej w różnych obszarach, głównie jakby w tym obszarze radykalizacji. Natomiast te lekcje, no jakby ta praca wywołała taki pozytywny efekt, że w obydwu szkołach jednak jest chęć pogłębiania tego tematu i świadomość tego, że to jest temat potrzebny. I z tego co wiem, w tym momencie już w jednej ze szkół zdecydowano włożyć dodatkowe elementy do programów wychowawczych, więc to po prostu można powiedzieć, że sytuacja idealna. I myślę, że nawet jeżeli nauczyciele uważają, że nie dość dobrze pewne rzeczy zrobili, myślę, że warto było. I samo to, że zaczęły interesować się pewnymi zagadnieniami. Dla mnie to jest taki sygnał, że w przyszłości będą jakby czułe i wrażliwe i będą poszukiwać dalej wiedzy na ten temat i jakby sposobów dotarcia do uczniów i tego, jak podnieść ten poziom kompetencji takich indywidualnych, społecznych uczniów, tak? A też podnieść przede wszystkim najpierw poziom własnych kompetencji nauczycielskich. Discussion, okay, about the order that we have put things in and why. The suffragettes. Okay, and why do you think that is? Why did you put them? Because they fought for all women's rights in general of any race and whoever they were, rather than just white women, it was all women. And it had a big impact on modern day society now, so now women have equal rights to men instead of just men being superior. Okay, fantastic. And then who did you put after those? We put Martin Luther King, then Nelson Mandela, then Malala, then EDL, then Anders, then ISIS, then Adolf Hitler. Okay, do you want to talk through any of the other reasoning why you put them in that order? We put Adolf Hitler as last because of his mass killing of Jews and the fascism and racism he caused, and how he thought that there was an ideal race and that he was superior, but really it's not. Well, we put Martin Luther King first because of all that he did in America fighting for equal rights between white and black people, which is quite significant. And although even today they're not technically equal because of the hatred they get, it still made a huge impact on equaling out the racism and all the segregation in America. And in last place, we put Adolf Hitler because of everything he did during World War II and all the millions of Jews that he killed. Everyone knows Adolf Hitler because of the negative impact he's had on society. So that's how we weighed it out, based on how you know them and how much negative impact they've had on society. Any other reasons? Why did you put, who did you put in the middle? Why did you put them there? So you can see Anders Breivik and is it? Nelson Mandela. Okay, so why are they in the middle? Why? Well, we had a bit of an argument over where we put the EDL and Anders. I think that the EDL is worse than Anders because they've made more of a negative impact because you know about them. You don't know about Anders, and if he'd made a real negative impact on society, you'd know about it. You'd know what he had done. But I didn't know who he was. None of us knew who he was. It could be the fact that he wasn't in this country.
BDL is in this country, that could be another reason why we know about them more than we know about Anders Breivik. Okay, so what was the outcome of your discussion and what did you decide, which one was more? We decided that the EDL was worse. Okay. And I disagree that it was just because it was in this country, because if you think of Adolf Hitler, that was across Europe and not in this country. Yeah. And yet there's still a huge amount of negative impact on society. Yeah, good point. Tom, do you want to add anything? Well, we had Malala in second, which I don't think many people had. Malala, was it in like 2013 that she got attacked by the Taliban? 2012. So on the back, yeah. She had a massive impact on schools around the world and women being able to go to schools in like the Middle East and Africa and places like that. Mm. So yeah, we had her in second for that. So before Malala, were you aware that many girls didn't actually go to school in some countries, or did you think that school was just something that everybody got because it's what we get in this country? Yeah, yeah, at the time I generally just thought that many people could go to school, but after what she did then. Yes, it's raised awareness of an issue that in many other countries that education is a big, huge privilege for us, that in many countries people don't actually get the same rights and the same as we do. Okay, I can see some fantastic answers and, you know, some really good conversation and some good thought has gone into this. Okay, so well done, it's been fantastic. So we're going to move on now to our next task. Leave your cards as they are, because they may help you. Okay, when it comes to the next task. Co warto zapamiętać z tego spotkania? Przede wszystkim, radykalizacja to złożony proces. Wyjątkowy, jest wiele czynników, które mają na niego wpływ, jest wiele ścieżek radykalizacji. W Europie mamy wiele różnych form radykalizacji. Te podstawowe to fundamentalizm religijny, skrajnie prawicowa radykalizacja, skrajnie lewicowa oraz ta oparta na indywidualnym problemie. Warto mieć świadomość oraz to, że edukacja jest kluczowym narzędziem do wczesnej prewencji radykalizacji. Rozpoznanie tego problemu jest problemem, jest wyzwaniem, które stoi przed nami w Polsce. Radykalizacja nie jest odpowiednio rozpoznanym problemem w naszym kraju. Młodzież, rodziny, osoby na początku procesu radykalizacji to osoby, które wymagają naszej pomocy. To są osoby, które mogą być klientami takich miejsc jak pomoc społeczna, czy w ogóle szerzej proces edukacji w naszym kraju. Warto o tym pamiętać, że dopiero później, w późniejszych fazach radykalizacji mamy do czynienia z osobami, które łamią prawo. I to na tym polu powinny one spotkać się ze zdecydowaną reakcją naszego państwa, także służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie ekstremizmowi czy terroryzmowi w naszym kraju. Działania lokalne, działania o charakterze lokalnym, samorządowym są najlepszymi sposobami na to, by zaadresować proces radykalizacji. I na tym polu tworzenie międzysektorowych grup, wielosektorowych, eksperckich grup jest takim narzędziem, które daje nam kompleksową odpowiedź na proces radykalizacji. Warto także pamiętać, że gdy mówimy o radykalizacji, mamy do czynienia z prewencją, czyli bardzo miękkimi działaniami, w które jest zaangażowana szkoła, oraz przeciwdziałaniem, czyli miejscem do tego, by reagowały takie instytucje jak na przykład policja.